Panie prezydencie, jakie jest główne przesłanie kampusu w tym roku? No przede wszystkim to, co zawsze, patrzymy w przyszłość. Oddajemy głos młodemu pokoleniu, oddajemy głos obywatelom, to bardzo ważne. Dlaczego według pana PiS nie robi tego typu imprez dla młodych ludzi, tylko zajmuje się tym opozycja w Polsce? Przede wszystkim dlatego, że oni boją się otwartej debaty. Wyobraża sobie pan prezesa Kaczyńskiego, który odpowiada na pytania, które nie są wyreżyserowane, ale to pytanie trzeba do nich skierować, może się odważą. A uważa pan, jaka jest główna motywacja młodych ludzi, żeby zjawić się teraz w Olsztynie? Większość tych młodych ludzi, którzy są z nami, nie są związani z żadną partią polityczną. Oni po prostu chcą być aktywni, oni chcą zadawać pytania politykom, chcą, żeby ich głos był słyszalny, ale chcą też pchać polityków do tego, żeby dawali im klarowne odpowiedzi. I od tego tutaj jesteśmy. Uważa pan, że młodym ludziom w Polsce żyje się coraz ciężej? Jest bardzo ciężko w związku z drożyzną, w związku z inflacją i dlatego musimy porozmawiać o tych tematach, które naprawdę nurtują młodych ludzi, jak na przykład kwestie mieszkalnictwa. I myślę, że ta perspektywa pozwoli nam wspólnie zaplanować przyszłość. Myśli pan, że kampus zmoduluje zmianę, która ma nadejść w Polsce? Mam nadzieję, dlatego że to właśnie ci ludzie, którzy są tutaj, ci, którzy są aktywni społecznie, aktywni politycznie, chociaż niekoniecznie należą do partii politycznych, to oni będą projektować zmianę. Dziękuję bardzo. Dzięki.